Farmaceutyczna jakość produktów. Sprawdź na realfarm.eu/pharmacy. Siemanko, witamy wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj gość niezwykły, nietuzinkowy, Jarosław Dymek. Powiem inaczej, gościem to dzisiaj jesteś ty na mojej siłowni, gdzie cię bardzo serdecznie witam. Tak, Jarek Dymek, chudszy o 30 kilo, fit, sprawny, szybki, zwinny, opalony, ale to wszystko dopiero w wakacje, a na razie walczy z formą i kontuzjami. Forma imponująca. Jakaś kulturystyka się szykuje, czy coś? Broń Boże. Chciałem powiedzieć coś głupiego, ale pewnie obraziłbym paru moich kolegów kulturystów. Zostańmy przy sportach bardziej takich dla twardzieli. To czym się teraz zajmuje Jarek Dymek? Co robi? W zasadzie szuka sobie zajęcia i tutaj może zaskoczę kogoś. Do tego stopnia szuka sobie zajęcia, że nawet rozpoczął studia podyplomowe z resocjalizacji. Kończy różne kursy komputerowe, a na co dzień opiekuje się siłownią i gdzieś jakimiś swoimi interesami, które przynoszą więcej czasem strat niż dochodów. Ale no coś trzeba w życiu robić, żeby mieć po co rano wstawać. Jak się, Jarek, zaczęła twoja przygoda ze strongmanem? Powiem, że dość niewinnie, bo ja sporty siłowe gdzieś tam już od w zasadzie 16-17 roku życia trenowałem po piwnicach, ale tak nie za bardzo wiedziałem, co z sobą zrobić. Na kulturystykę miałem trochę złą genetykę, w sensie za grube kości, za grube stawy, za dużo siły, a nie było w Polsce jeszcze jakiejś takiej alternatywy dla sportów siłowych. Był trójbój, który mnie... No, z całym szacunkiem dla trójboistów nie pociągał. Może gdyby nie było tam tych owijek, kostiumów i tak dalej, byłoby to ciekawsze. A tak, no my tutaj gdzieś w małych miastach zawsze byliśmy tymi, którzy mieli mniejsze szanse od tych z dużych miast albo z innych krajów, które miały coraz lepszy sprzęt, bo wtedy rozbijał się to sprzęt. Gdzieś ktoś wymyślił zawody strongman, to był początek lat 2000, 99 rok. Rusza edycja w Polsce organizowana przez, nie wiem kim oni byli, czy to była firma, to chyba była firma prywatna organizująca tego typu imprezy z Gdyni. Robią taki cykl imprez nadmorskich, startuje z Malborka Bogdan Kwiatkowski. Może tutaj nic niewiele to powiedzieć fanom strongmana, ale kiedy powiem, że był to trener Anety Florczyk, naszej najbardziej znanej strongwoman, wtedy jak gdyby ta postać jest trochę bardziej już klarowna. Zaczął jeździć na tego typu zawody. Wcześniej trochę zajmował się wyciskaniem na ławce. Miał siłownię w Malborku, w której trenowałem. Wracał i pamiętam, że z pierwszej czy z drugiej imprezy, z której wrócił, mówi, że jest taki młody dzik, Pudzianowski się nazywa. No i przegrał z nim. Za tydzień czy za dwa mówi, że z nim wygrał. Kwiatek był mistrzem taktyki, techniki, no i różnych takich sytuacji, które pozwalały mu zwyciężyć, nie będąc często najsilniejszym z tych, którzy startowali w danej grupie. Nie będę tego krytykował, bo zawsze liczy się jednak efekt końcowy, choć droga też jest ważna. Po czym szliśmy gdzieś za przysłowiową stodołę, szliśmy sobie na trawnik za jego siłownią i robiliśmy podobne konkurencje, które były wtedy rozgrywane. A wtedy były te konkurencje trochę inne niż dzisiaj. Był na przykład rzut beczką od piwa za siebie na odległość, a nie wzwyż, tak jak teraz to jest robione. Potem spacer z walizkami, które ważyły nie 175 czy więcej kilogramów, a 115. Gdzie pamiętam jak dziś, kiedy Pudzian na jednych z zawodów, pędząc tymi walizkami, zapyta, czy może biec. Czy to jest dozwolone, bo konkurencja nazywa się Spacer Farmera. No i gdzieś to się tak pomału rozwijało. Wystartowałem w pierwszych zawodach, od razu nadziałem się na mega ciężką kadrę, bo tam był Irek Kuraś, był wtedy Jan Cuber, który dla mnie był facetem, największym facetem, jakiego w życiu zobaczyłem, bo gość miał 2 metry, ważył prawie 200 kilo. Podobno do tych współczesnych strongmanów z teraz, nie? Tak. Myślę, że gdyby on się urodził parę lat później, a zachował swoje proporcje i ducha walki, to dzisiaj by walczył z tymi najsilniejszymi na świecie. No tak jak się to udaje niektórym naszym młodym wilkom, Konradzie. Ja to tam jestem mały piguś przy Mateuszu Kieliszkowskim jeszcze. Ale ja myślę też o Krzyśku, z którym trenujesz, no i też o tobie i jeszcze paru innych chłopakach, którzy ambicją dorównują najlepszym, a ambicja to już połowa sukcesu i połowa drogi do jego osiągnięcia. Ale czemu myślisz, czemu to przygasło to wszystko? Czemu tego odeszła telewizja, sponsorzy?
Wiesz co, ja dokładnie wiem, czemu tak się wydarzyło. I powiem więcej, wiele osób doszukiwało się w tym jakichś, oczywiście w cudzysłowie, teorii spiskowych, jakichś tam takich rzeczy dziwnych, a prawda polegała na tym, nam powiedziała to Warka, która przestała nas sponsorować. Umówmy się, firmy browarskie, czy bukmacherskie, czy no, tego typu w zasadzie konsorpcja dysponują niesamowitymi budżetami na reklamę. I w tym momencie, kiedy Warka jak gdyby sponsorowała te imprezy, to budżet takiej imprezy to było 150 do 200 tysięcy złotych. Oczywiście Strongman był tam małym wycinkiem całości, bo tam była wielka scena, na której były zawsze po zawodach koncerty, zawsze była jakaś gwiazda. Któregoś roku jeździła z nami Kasia Kowalska, innym razem jeszcze ktoś inny. Była reklama na poziomie takim no, profesjonalnym, gdzie były billboardy, banery, wszystko na tydzień, dwa tygodnie przed zawodami w danej miejscowości. Wszystkie środki medialne typu gazety, jakieś lokalne radia, telewizje, wszystko huczało. To była największa impreza w danym mieście, w danym roku, czasem największa impreza w historii tego miasta czy jakiegoś tam miejsca. Po czym ty jesteś młodym człowiekiem, więc możesz tego nie pamiętać, ale jakbyś sięgnął do starych zdjęć, to zobaczyłbyś, że nawet wychodziliśmy jako strongmeni w takich wielkich, czerwonych szlafrokach z napisem Warka. Po czym Warka uznała, że jest to tak dobrze sprzedający się produkt, mówię o zawodach strongmeńskich jako o produkcie, że stworzyła własny brand. Stworzyła piwo o nazwie Warka Strong. To piwo powstało po... A ja właśnie myślałem, że właśnie na odwrót było. Nie. Najpierw występowaliśmy jako Warka i w czerwonych rzeczach, w czerwonych strojach, a potem zrobili Warkę Strong i to było piwo zrobione, cały brand zrobiony pod Strongmana. Pokazywano nam tak zwane, uciekło mi słowo, zestawienia oglądalności. To w tamtych czasach byliśmy najlepiej rozpoznawalną marką, najlepiej oglądaną. Doganiali nas wtedy tylko piłkarze i siatkarze. Więc naprawdę, to była petarda. I po którymś roku, kiedy ta lokomotywa w pełnym pędzie już przygotowywała się do następnych zawodów, do następnego sezonu, do następnych sukcesów, wezwano nas do Warki i powiedziano nam tak: panowie, błąd leży po naszej stronie, duży błąd, zrobiliśmy piwo, które nam się nie sprzedaje. Ja generalnie nie jestem smakoszem piwa ani alkoholi, ale jak mi wytłumaczono, zrobiono piwo mocne, bo to Warka Strong ma podwyższony woltaż, podwyższony poziom alkoholu, a jednocześnie piwo słodkawe, czyli generalnie słodkawe takie piwa niby są skierowane do kobiet. Ludzie przez to, że one były tak popularne, po nie sięgali, ale do niego nie wracali. I oni później musieli zmienić na nowo smak tego piwa troszeczkę, a jednocześnie, żeby ono się dalej nie kojarzyło z tamtym, które no, poniosło klapę z tamtym produktem, to przeszli w taką, jak oni to nazwali, teamowość. I wtedy powstały reklamy piwa Warka Strong, gdzie grupa chłopaków nagle zrzuca skrzynkę piwa do wody, jeden się zaplątuje, reszta go wyciąga, team, wszyscy się poklepują. I no, chcąc uratować swój produkt, musieli się odciąć od Strongmana. I to był jedyny powód, kiedy to upadło, bo zawody dalej się odbywały. Myśmy jeździli po całym świecie, zajmowaliśmy naprawdę wysokie miejsca. W Polsce też byliśmy rozpoznawalni, zawody cieszyły się dużym powodzeniem, ale wraz z Warką i tymi największymi sponsorami odeszły główne telewizje, które też wbrew pozorom taki TVN, który nas niby promował, to tak naprawdę zabierał lwią część dochodów, które myśmy mogli osiągnąć, bądź organizatorzy. Przykład. Wszystkim się wydawało, że TVN nam płaci za to, że może relacjonować tego typu imprezy, a wyglądało to tak, że TVN nie brał od nas pieniędzy za to, że umieszczaliśmy w czasie zawodów swoich sponsorów, ale brał od nas pieniądze za tak zwaną produkcję, montaż. A że przyjeżdżało zwykle 25 osób z obsługi technicznej, wóz transmisyjny, czyli taki trochę przerost formy nad treścią był, to kasowali nas od 75 do 95 tysięcy za jedną imprezę. Więc jak te pierwsze sezony miały po 20 imprez w roku, to budżety były potężne, nam zostawało tyle, a czasem dokładaliśmy do imprezy. I kiedy to się rozpadło, zaczęliśmy to tworzyć jak gdyby od podstaw, od drugiej strony, a nie mieliśmy jakiegoś biznesowego przygotowania. Ja kończyłem AWF, Mariusz Pudzianowski, który też się tym zajął,
miał instynkt do robienia pieniędzy, ale też nie miał doświadczenia w tym kierunku. Piotr Szymiec, który też z nas największe doświadczenie miał, jeżeli chodzi o własny biznes, no też jednak chyba trochę go przerosła skala tego wszystkiego. No i gdzieś zaczęło nam się to przelewać przez ręce, no ale myślę, że przede wszystkim, że nie mieliśmy tej głównej telewizji, która pokazywała to co sobotę w takim dobrym czasie transmisyjnym. Czyli tą federację tak jakby przejąłeś ty i Mariusz, tak? Mariusz i tak, Mariusz, ja i Piotr Szymiec. Jak gdyby założyliśmy wtedy firmę Strongman, spółka z o.o., gdzie w trójkę figurowaliśmy jako no, równorzędni partnerzy. Czyli w sumie tak jak teraz, dużo co mówi, że teraz zawodnicy organizują i sami to wygrywają, tak? Czyli kiedyś też było tak podobnie, tak? Czyli zawodnicy to organizowali. Tak, organizowali zawodnicy, niemniej myśmy starali się zachować maksimum jakiejś takiej obiektywności, czyli próbowaliśmy losować konkurencję przed zawodami, przed sezonem, jeżeli było kilka imprez, to losować te konkurencje już wcześniej, żeby zawodnicy znali je wcześniej. Próbowaliśmy też robić eliminacje, żeby wybierać te rodzynki najlepsze z kraju. Stwarzaliśmy szanse dla wszystkich. No niemniej, kiedy budżety zaczęły się zamykać w granicach 20-15 tysięcy za imprezę, no coraz więcej ludzi się wycofywało, coraz trudniej było wymagać od zawodników naprawdę tego mistrzowskiego poziomu, kiedy nie było się im w stanie nawet zagwarantować środków na przygotowanie się do dobrej imprezy. I gdzieś to z czasem stało się takim bardziej hobby niż sposobem na życie. No niemniej my Polacy chyba mamy to do siebie, że hobby też potrafi nas wciągnąć na tyle, że stawiamy je na pierwszym miejscu w swoim życiu. To czemu ja zrezygnowałeś z tego Strongmana? Co było powodem? Myślę, że to trochę bardziej Strongman zrezygnował ze mnie. Uśmiecham się, powtarzając słowa perfektu, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No tak, ale niektórzy ze sceny schodzili i zajmowali się czymś innym, jak Mariusz na przykład wszedł w MMA, tak? Wiesz co, ja wiem, że jestem piękny, przystojny, młody, wizualnie, ale tak naprawdę jestem facetem, który w tej chwili ma już 48 lat. Ja skończyłem ze Strongmanem w wieku też już dobrze ponad 40 lat. Myślę, że zasadniczo były dwa powody. Pierwszy to był taki, że zaczęły już mnie dopadać kontuzje i coraz bardziej człowieka bolało w człowieku, jak rano wstawał i dzieje się tak do dzisiaj. Ale druga rzecz ważniejsza, jak to mawiają na anglojęzyczni, straciłem fokus, czyli koncentrację. Kiedyś dla mnie dzień, którego nie rozpocząłem mocnym treningiem i później nie robiłem wszystkiego pod kątem tego, żeby się rozwijać sportowo, był dniem straconym. A już w te ostatnie 2-3 lata, kiedy jeszcze startowałem, powiedzmy 2009, 2008, 2009, 2010, to były lata, kiedy trening był już moim obowiązkiem. A nie ma pracownika z niewolnika, jeżeli nie pochłoniesz, nie pozwolisz się pochłonąć całkowicie, jeżeli nie popłyniesz z tym prądem, który cię niesie, a nie gdzieś tam sobie na boki się będziesz rozglądał, to nie osiągniesz sukcesu w niczym, a już na pewno nie w tak trudnym sporcie jak ten. Jeżeli też nam się uda zrobić to technicznie, to dam ci fajne zdjęcie, które wkleimy do reportażu, które kiedy ktoś zbyt mocno naciska i pyta, dlaczego skończyłem, w bardzo fajny sposób to tłumaczy. Chętnie zobaczył, wiesz co, też z twoich starych kolegów, tak jak na przykład ze Sławkiem Toszkiem jeszcze startuję w zawodach, widziałem się jeszcze z Grześkiem Peksą. Grzesiek Peksa właśnie kiedyś zapytałem o ciebie, bo ciebie poznałem ostatniego z tych starych walii tak naprawdę, no bo tam na jakichś zawodach sędzią byłeś chyba u Krzyśka Kacnerskiego, ile pamiętam. Tak, dokładnie, dlatego Krzysiu będzie startował, chciałbym mu się odwdzięczyć za to zaproszenie i zaprosiłem Krzysia i tutaj może też odsłonię trochę kulisy. W Kielcach 25 maja robię zawody, gdzie będzie startował Krzysiek Radzikowski, potwierdził mi to już, Krzysiek Kacnerski, Mariusz Dorawa, Krzysztof Schabowski i podobno też się zastanawia nad startem Konrad Karwat, ale jeszcze nie mam ostatecznej odpowiedzi, ale negocjujemy warunki. Odpowiedź już jest, zapraszamy do Kielc na zawody, ale nie o tym. Rozmawiałem kiedyś z Grzeszkiem Peksą, mówię, tego Jarka nigdy nie widziałem. My tak rozmawialiśmy o tobie, to mówisz, że ty byłeś najbardziej wysportowanym strongmanem. Opowiadam mi, żeby takie płotki, co się wiesza banery, nie wiem, czy widzisz kiedyś u nas na zawodach, to że potrafiłeś przeskoczyć z miejsca. Tak. Nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko faktycznie takie coś miało miejsce, bo przepraszam, ja kończyłem gdański AWF
I gdzieś na samym początku drogi sportowej ktoś mi powiedział i zapadło mi to głęboko w pamięć, że sport wyczynowy zwłaszcza to jest piramida. Piramida, czyli szeroka podstawa, a u góry top. I podstawą tej piramidy w każdym sporcie takim szeroko rozumianym powinny być wszystkie dyscypliny sportu, czyli ja uwielbiałem pływanie, uwielbiałem gimnastykę, robiłem tam salta, szpiczaki, szpagaty. I to właśnie mi opowiadali. Jakieś tam, no każdy sport uwielbiałem. Potem to się troszeczkę zawężało, czyli trochę więcej siłowni i tak dalej. I na samym szczycie był ten strongman. I myślę, że dzięki temu też tak długo mogłem startować, bez jakichś tam większych kontuzji. Te, które gdzieś tam wystąpiły, czyli zerwane bicepsy, bardziej wynikały z nieprzygotowania materiału, bo tam gdzieś było poślizgnięcie, gdzieś tam jakieś przesunięcie podłoża przy bardzo dużym obciążeniu, niż z tego, że sobie sam zrobiłem krzywdę. Do tej pory mam zdrowe kolana i zdrowy kręgosłup, czego nie można powiedzieć o wszystkich, szczególnie tych młodych rocznikach, które wchodzą do tego strasznie ciężkiego strongmana, bo nie wiem, czy wszyscy oglądający zdają sobie sprawę, że były próby dzielenia strongmanów na kategorie wagowe i to tak wyszło średnio, ale nigdy nie było prób dzielenia strongmanów na kategorie wiekowe, bo nie ma czegoś takiego jak strongman junior. Jest. Jest, ale od niedawna jest. Już była chyba czwarta edycja Mistrzostw Polski Juniorów, udało mi się wygrać i zrobili później Mistrzostwa Świata normalnie, Ultimate Strongman, Glenn Ross robi. Tak, ale chodzi mi o coś jeszcze innego. Może to jest, tak jak powiedziałeś, ale nikt się nad nimi nie rozczula. Oni nie narzuci im się, że do tego i tego wieku będziecie chodzili z walizkami 80 kilo, bo tak nie będzie, sam wiesz. Więc bardziej chodzi mi o to, że nie ma taryfy ulgowej dla tych młodych roczników. I rozmawialiśmy tutaj w kuluarach, że tam Pudzian kiedyś złapał walizki 115 i pytał, czy może biec, bo to jest spacer farmera, więc nie wie, czy wolno. Więc takie były walizki na początku. Jok na początku miał, nie wiem, 250 kilo, 260 i te ciężary rosły razem z nami, czyli nasze stawy, ścięgna, one się adoptowały do tego na przestrzeni kilku lat. A teraz przychodzi młody zawodnik i on musi od razu wziąć joka 400 albo 450 kilo na plecy, czy walizki po 175. No są mutanci w pozytywnym tego słowa znaczeniu, którym się to udaje, ale pewnie jest też wielu takich, o których wiemy, bądź nawet nie wiemy, bo gdzieś odpadną na etapie, nie docierając nawet do tych lokalnych zawodów. A powiedz mi z tą starą gwardią, jeszcze jak ze Sławkiem Toczkiem, z Grześkiem Peksą, z Irkiem Kurasiem, masz jakiś kontakt, czy też po zakończeniu tych właśnie wszystkich twoich startów się ucięło? Wiesz co, kontakt większy bądź mniejszy mam w zasadzie z wszystkimi chłopakami. Gdzieś tam z niektórymi odnajdujemy się po latach, z niektórymi prowadzimy różne działania sportowe. Najciaśniej, najczęściej widujemy się ze Sławkiem Toczkiem, który też zajął się organizacją i który jest dla mnie fenomenem, jeżeli chodzi o koncentrację i przygotowanie do zawodów. On do tej pory, mimo że też już ma ponad 40, nie powiem ile, bo może się pogniewać, jest tak zajarany strongmanem jak mało lat i cieszy się z każdego treningu, z każdej imprezy, z każdych zawodów. To jest to, o czym mówiłem, czego mi zabrakło pod koniec moich występów. Z Krzyśkiem Schabowskim, z którym też bardzo często się widujemy, ale bo to była kiedyś wielka rodzina. Z Pudzianem nasze drogi się rozeszły, aczkolwiek wspominałeś też, że chciałbyś mnie zapytać o najlepsze imprezy, które gdzieś tam mi zapadły w pamięć. Jedną właśnie z takich jest, to były finał Mistrzostw Polski w roku 2002. Dla niektórych jeszcze nie było na świecie, albo dopiero raczkowali, ale były takie zawody gdzieś tam pod, chyba w Rawie Mazowieckiej, niedaleko Pudziana domu. A to był rok 2002, kiedy Pudzian zdobył pierwszy raz Mistrzostwa Świata indywidualnie w Malezji. I tydzień po tych mistrzostwach był finał Pucharu Polski. Ja wtedy zająłem chyba 7 miejsce indywidualnie, czy 8, nie pamiętam już. Przyjechaliśmy do Polski i wygrałem z Pudzianem połową punktu. Ale teraz tak, ukłon w stronę Pudziana, bo była konkurencja z wnoszeniem elementów na schody i tam używaliśmy takich butów na podwyższeniu. Wygrałem z nim tą konkurencję i zrobiłem to w pożyczonych butach od niego. Więc do tego stopnia chciałbym tutaj pokazać to, co się działo w namiotach wtedy. My byliśmy wojownikami na placu, ale w namiotach naprawdę, bez jakiejś takiej dodawanej
dodawanego tutaj splendoru. Byliśmy przyjaciółmi i kolegami wszyscy. Ale powiem ci szczerze, że to się nie zmieniło do tej pory. Ja się nigdy nie spotkałem, żeby ktoś nie chciał komuś coś pożyczyć, że nie wiem, ktoś był jakoś wrogiem. Nie spotkałem się z niczym takim. To ja przewrotnie zadam ci pytanie. A spotkałeś się z czymś takim, że na przykład ktoś wyszedł do konkurencji, coś mu nie poszło, bo jakiś element był słabiej przygotowany. Nie wiem, na przykład w kulach były pomylone kule. I ostatnia kula była lżejsza na przykład od drugiej i przychodzi do namiotu i do następnego po nim mówi: uważaj, bo będzie tak, tak, tak i tak, żebyś nie zrobił tego błędu co ja. No z takim się faktycznie jeszcze nie spotkałem. Właśnie, a tak właśnie to kiedyś wyglądało. Naprawdę byliśmy dla siebie przyjaciółmi i wiele z tych przyjaźni zostało do dziś. No i to jest piękne właśnie w sporcie, nie? Że nie tylko wyniki, nie, ale to też taka jest... Dokładnie, tak jak powiedziałeś, myśmy uważali, że wygranie w jakiś taki niehonorowy sposób to nie jest wygranie, a przegranie w honorowy sposób dodaje splendoru, jeżeli jesteś zadowolony z siebie, zrobiłeś wszystko, co mogłeś. Tak już, jak mówiłem, Jarka, dawno nie widzieliśmy przed kamerami, ciężko było dziś się spotkać w ogóle na YouTube, ciężko znaleźć jakiś filmik z tobą. I także przypomnieć tą twoją sylwetkę, jakie jest takie twoje największe osiągnięcie? Wiesz co, zależy jaką miarą to mierzyć. Najlepiej wypadłem na Mistrzostwach Świata indywidualnie, zajmując 4. miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Świata, ocierając się o 2., a mając prawie, że w garści 3. Też dowiedziałem się niedawno, że ten, który mi zabrał to 3. miejsce, inaczej, zabrał mi to 3. miejsce zerwany biceps, tu jest po nim blizna. Przy kulach. Przy kulach. Ostatnia konkurencja, różnica 0,5 punktu do 3. miejsca i chyba 2 czy 3 punktów do 2. miejsca. Wtedy Jesse Murundę słabo poszedł w kulach, mimo wszystko został na 2. miejscu, ale... Świętej pamięci. I tutaj drugi świętej pamięci Dominik Filiu, który był 3., a też dowiedziałem, właśnie on, z nim bezpośrednio rywalizowałem o to 3. miejsce, dowiedziałem się, że też niedawno zmarł. No, 4. miejsce na Mistrzostwach Świata. Największy sukces, walka o 3., zerwany biceps, dużo emocji. To był chyba taki największy sukces sportowy, ale kilka takich moich większych sukcesów, choć może nie mierzonych tą miarą typowo sportową, to te wspomniane Mistrzostwa Polski, które wygrałem z Pudzianem połową punktu, po tym jak został pierwszy raz mistrzem świata. Kilka imprez w parach, które nam się udało wygrać, zdobywając Mistrzostwo Świata w parach z Pudzianem. I takie fajne zawody kiedyś były w Monachium z serii Jant, z której z tych 2 federacji światowych robiły jeden z swoich Grand Prix. Ja byłem po operacji 2. bicepsu i pamiętam, że był tam taki Ukrainiec. Wygrałem te zawody wtedy, bardzo fajnie mi poszło. I taki Ukrainiec siedzi i mówi: a mówili, że po tych bicepsach będziesz słabszy, a tu widzę, ci coś zamontowali. Więc tak wracając do tych par, tak z ciekawości, jak się kiedyś zawodnicy dobierali? Czy to by było tak jak teraz, że sami razem się zgadują i jadą na zawody w parach, czy jakoś to było losowanie? Wiesz co, będę nieskromny teraz, ale to też nie wynika z tego, że taka jest moja natura. Gdzieś przez to, że z Mariuszem byliśmy zapraszani na zawody międzynarodowe, troszeczkę odskoczyliśmy od pozostałych chłopaków, więc było to rzeczą naturalną, że jeżeli ma być para reprezentująca kraj, to będę to ja i Pudzian. Ewentualnie, jeżeli któregoś z nas nie ma, to wtedy ten, który jest gdzieś tam zaraz poniżej w tabeli Mistrzostw Polski, wskakuje na jego miejsce. I tak się dobieraliśmy na imprezy międzynarodowe. Krajówki wtedy były troszeczkę inaczej. Nie pamiętam, czy nawet były zawody w parach rangi krajowej, takie sensu stricte. Może gdzieś tam w formie zabawowej, ale nie było czegoś takiego, że dobieramy się w jakieś pary i patrzymy, która para jest najsilniejsza. Czegoś takiego nie było. To wynikało wtedy z rankingu, a zawody międzynarodowe były jak gdyby celem dla tych par. A powiedz, Jarek, co sądzisz o obecnej scenie strongman w Polsce? Czy byłbyś w stanie wymienić jak 10 zawodników, którzy teraz startują? Myślę, że tak, że wymienić 10 na pewno bym wymienił. Niemniej w tej 10 byłoby kilku tych starszych, których jeszcze pamiętam ze swoich startów. Bo czy Sławek Toczek, czy właśnie Krzysiek Sabowski, to są ci, którzy startowali za moich czasów i walczą dalej z powodzeniem, czy Grzesiu Peksa, z uśmiechem na twarzy. Niemniej wiem, że mamy
oprócz Krzyśka Radzikowskiego, który nas reprezentuje już, jak gdyby do niego się przyzwyczailiśmy, że jeździ, wygrywa, przywozi trofea. Mamy w cudzysłowie mało lata, bo jak zaczynał, miał chyba 22 lata, kiedy zdobył pierwsze wysokie miejsce na Arnold Classic, Mateusza Kieliszkowskiego. Spotkaliśmy się raz, kilka razy rozmawialiśmy gdzieś tam przez jakieś komunikatory. Chłopak bardzo skoncentrowany na tym, co robi, dobrze ułożony, ma potencjał na to, żeby być mistrzem świata. Wiemy, że w tym roku już otarł się o to, przegrał z Człowiekiem Górą, z Haftorem, jak na niego mawiają jego ziomale, Haftor. No co więcej, boję się tylko, wiem, że Mateusz miał jakąś małą kontuzję pleców, żeby się to gdzieś nie rozwijało, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej o tych młodych chłopakach, którzy wchodzą w strongmana i w te wielkie ciężary, nie wiem jak długo się przygotowywał do tych swoich pierwszych sukcesów i czy ma na tyle dużą bazę, która pozwoli mu utrzymać się bez kontuzji w jak najdłuższym czasie. Powiedz mi, gdzie spotkałeś pierwszy raz Krzyśka Radzikowskiego? Chyba też razem startowaliście jeszcze, nie? Tego pierwszego kontaktu nie pamiętam. Pamiętam tylko, że Krzysiek na początku był troszkę chyba trochę zakompleksiony i on był wstydliwy. On takim zawsze był lekko wycofaną osobą, cichą, spokojną, bo wielu zawodników zwykle jest mocno pobudzonych przed startem, gdzieś tam próbują wpływać na konkurencję, na zmianę tych konkurencji, bo nagle im się coś nie podoba. On przyjmował wszystko tak, jak leciało. I to pamiętam z tych pierwszych kontaktów z nim, że miał piekielnie silne barki i klatkę piersiową. Wtedy myśmy z Pudzianem wiedli ten prym, ale nawet słowa Pudziana pamiętam, który gdzieś tam z boku mówi, że kuźwa, no ten Radzik to jest taki silny, że już mi depcze po piętach. Mówi, już mnie tutaj w barkach ma, w klacie ma, za chwilę nie wiadomo, co to z niego będzie. Widziałem, że Pudzianowi, mówiąc językiem ulicy, marzł tyłek, czując Krzyśka oddech na plecach. No i cóż, muszę Pudzianowi przyznać rację, że miał się kogo bać. Z wynikami siłowymi przegonił Mariusza, tak? No to zdecydowanie. Wspomnieliśmy wcześniej o tych ciężarach, gdzie mówiłem, że ciężary rosły z nami i one rosną jeszcze dalej. Opowiem ciekawą historię sprzed kilku lat, kiedy dowiedzieliśmy się, że na Arnold Classic, to są takie specyficzne zawody, wyodrębnione z całych zawodów strongmańskich, gdzie są niebotyczne ciężary i specyficzne konkurencje, miał być niesiony JOK 500 kilo. Pamiętam, pierwszy raz to tak miało być. No już to był jeszcze czas, kiedy startowaliśmy. Kiedy ja jeszcze startowałem, trenowaliśmy wtedy w trójkę intensywnie ze Sławkiem Toczkiem i z Sebastianem Wentą. Żaden z nas na te zawody nie pojechał. Pojechał z Polski chyba wtedy Pudzian. Ale my, głodni wiedzy i tego ciężaru i tych emocji, które tam panują, tego samego dnia, kiedy miały być te niesione 500 kilo pierwszy raz, to miał być rekord rekordów na ziemi. Wiem, że teraz to się dużo więcej. Mówimy, spróbujemy. Na hali. Naładowaliśmy sobie tego joka 500 kilo. Pamiętam, że Sławek z tym wstał, upuścił. Ja wstałem, przeszedłem chyba 2 czy 3 kroki i mnie wgniotło. Seba Wenta, mimo że był z nas najwyższy, poszedł z nim tam długość kilku takich ładnych kroków, około tam 8-10 metrów. Po czym wieczorem dowiedzieliśmy się, że ten, kto rzucał info o tych 500 kilogramach, zrobił błąd w przeliczeniu funtów na kilogramy i tam będzie jok 470 kilo. Także myśmy jako pierwsi poszli z półtonowym ciężarem na plecach. Dość przypadkowo, ale jednak. Tak, udało nam się niczego nie urwać, ale już całkiem poważnie mówiąc, boję się o tych wszystkich młodych chłopaków, którzy jednak przychodzą i albo dochodzą do tej ściany, albo ją przechodzą, bo ciężary są niebotyczne. No powiedz sam, ile udało, nie udało? Z jakim ciężarem największym spotkałeś się na zawodach, który trzeba było nieść w dłoniach albo na plecach? Mogę ci podać przykład nawet z dzisiejszego treningu z Maćkiem Hirszem. To robiliśmy joka 410 kg i to wcale nie jest jakiś taki kosmos, bo na zawodach jest i 440 się trafia, i 450 kg już jest. Walizki robiliśmy po 175 dzisiaj. Wszystko na ten temat. To są ciężary, na których ja kończyłem swoje zawody.
ale pochwalę się, że najwięcej na treningu w spacerze Farmera szedłem z walizkami po 200 kilo, bez opasek. Już jest ciężar ogromny, ile metrów? Raptem kilka kroków. Bardziej chodziło o to, żeby z nimi wstać, je utrzymać w dłoniach, a później parę kroków, wiesz, bo nogi by szły, ale to jednak chodziło o dłonie, bo to jest tak jak jog 400 kilo. No, jak już go z nim staniesz, to nie ma problemu, żeby z nim pójść. Ale utrzymać go w dłoniach, to już byłoby trochę trudno. No mamy wyzwanie nowe, spróbujemy zrobić walizki na następnym treningu 200 kg. A ja poproszę o efekty tego eksperymentu. Na pewno nakręcimy. Jakbyś tak radził tym młodym adeptom, jak zacząć tego strongmana teraz, w tych czasach? Jest to trudne pytanie, o tyle trudne, że sport kieruje się specyficznymi prawami. Wszyscy mają wielkie ciśnienie na sukces, a jednocześnie, kiedy wydarzy się coś nie po myśli zawodnika, bądź jego trenera, bądź jego mamy czy taty, to pretensje są do Pana Boga, kiedy kontuzje przerywają karierę na rok albo na całe życie. Więc taka najszybsza i najprostsza rada, panowie, bo tu zwracam się do panów, nie szukajcie drogi na skróty i pozwólcie czasowi zapracować na wasze sukcesy, bo inaczej, nawet jeżeli przyjdą, to będą krótkotrwałe. Myślę, że to jest takie motto, którego trzeba się trzymać. I tym zakończymy. Dziękuję ci, Jarek, za to spotkanie. Do zobaczenia na zawodach w Kielcach. Dzięki za wizytę. I dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. 25 maj, Kielce, stadion miejscowej drużyny piłkarskiej, która będzie obchodziła wtedy swoje święto. Będzie się działo, bo będziemy chcieli się pokazać z jak najlepszej strony, jeżeli chodzi o skład, o konkurencję i o oprawę całej imprezy. Plakat na pewno zobaczymy na Facebooku i na pewno na Real Farm. Zapraszamy.